A jednym z wyjaśnień chińskiego fenomenu jest to, że w latach 90., w mniejszym stopniu już w 80., 800 milionów chińskich chłopów zapędzono do niewolniczej zupełnie pracy, której my sobie tu w świecie zachodnim nie wyobrażamy. Bo Francuzi walczyli o 35-godzinny tydzień pracy, a Chińczycy, jeśli to jest możliwe, chcieli pracować na dobę 35 godzin. To jest ta różnica.